Właśnie dostałam swój list wyzwoleńczy. To nagroda od Boga za twoją wielką dobroć. Rzeczywiście, nikt nie ma tak wielkiego serca jak moja Izaura. Izaura chce ogłosić coś ważnego, ale potrzebuje waszej pomocy. Na mocy władzy przekazanej przez Alvaro Mendoza, narzeczonego, i jako przyszła właścicielka tej hacjendy, pragnąc spełnić wolę zebranych, by nie było więcej niewoli w tym domu, Isaura dos Anjos, wyzwolona niewolnica, na zawsze wolna, ogłaszam, że wszyscy niewolnicy w tej hacjendzie dostaną listy wyzwoleńcze. Co za radość! Wszyscy będą wolni. Jutro poślę po notariusza, który przygotuje potrzebne dokumenty. Niech żyje wolność! Przyjęcie dzisiaj? I zapraszają nas o tej porze? Zabawa będzie trwała przez całą noc. Zorganizowano ją, by uczcić wolność Izaury. Izaura jest wolna? Alvaro by się udało? Szkoda, że nie widziała pani, jak sierżant wyprowadzał pana Leoncia z hacjendy. Pan Leoncio zabrał tylko ubranie, które miał na sobie, i fajkę. To wspaniale. Wyrzucono tego łajdaka z hacjendy. Chciał przeprosić panią Alvinę, ale nie udało mu się. Najwyższy czas, żeby ta kobieta przejrzała na oczy i zaczęła zachowywać się jak należy. Teraz Izaura będzie właścicielką hacjendy komandora. Właścicielką? Pan Alvaro już dał jej list wyzwoleńczy. Powiedział, że teraz zapisze jej hacjendę. To będzie prezent ślubny. Mój syn jest wspaniały. Muszę jeszcze zaprosić innych gości. Za pozwoleniem. Na co czekamy? Chodźmy się przebrać. Taka zabawa nie może nas ominąć. Włożę suknię, którą kupiłam u modystki w Campos. Ja przywiozłam tylko czarne, myśląc, że mój syn nie żyje. Tymczasem wydarzyło się tyle dobrego. Czeka nas wielka feta. Ubierz się w swój najlepszy strój. Chcę, żebyś pięknie się prezentował. Nie tylko ja zauważyłam, jaki z niego przystojniak. Ma idealny profil. Mamo. Mamo. Tak, to wspaniały mężczyzna. Tylko w oczach pani. Kiedy się przeglądam w lustrze, niczego takiego nie widzę. Nie kładź się jeszcze do snu. Jestem zmęczona. Szykuje się wspaniałe przyjęcie. Idę spać. W takim razie, dobrze, sam pójdę uczcić wolność Izaury. Wolność Izaury? Słowo? Właśnie dostałem wiadomość od posłańca. Pan Alvaro wydaje przyjęcie na cześć Izaury. Czy to nie Leoncio Almeida? Tak, diabeł wcielony. Wciąż przystojny. I zły, do szpiku kości. Jak się pani miewa? Doskonale. Jaki pan elegancki. Chciałbym spędzić noc z pani kwiatuszkami. Nie ze mną. Ani ze mną.
Słyszałam, że był pan wobec nich niedelikatny. One tego nie lubią. Przejdzie im z czasem. Pani wciąż pozostaje piękna. Przypomniały mi się czasy, kiedy byłem młodym chłopakiem. I to jakim? Swój pierwszy raz przeżyłeś właśnie ze mną. Jakieś 20 lat temu. Nie przypominaj mi o tym, chyba więcej. Bardzo się zmieniłeś. Kiedyś byłeś bojaźliwy, a teraz przypominasz wygłodniałego wilka. Napijmy się wina i uczcijmy nasze spotkanie. Nie rozbieraj się przede mną. Zaraz stracę głowę. Kochana moja, wiesz, jaka jesteś dla mnie ważna. Jeśli dasz mi wspaniałego buziaka, dam. Chcę ładnie wyglądać na przyjęciu. Wyjdź na chwilę. Ale daj mi tego buziaka. I przysięgnij mi miłość. Kocham cię całym sercem. Do hacjendy komandora wróciła radość. Zanim nie pojawił się Turancio, wiedliśmy spokojne życie. To było dawno temu. Pani Gertrudis opiekowała się nami. Po śmierci Juliany, matki Izaury, nigdy więcej nie pozwoliła komandorowi skrzywdzić niewolników. Podobał jej się nawet nasz taniec. Przecież my zawsze świętujemy. Sam tak mówiłeś. Tak, chrzestna kochała wszystkich. Znała nas z imienia. Myślę, że dopiero do dzisiaj jej dusza spoczywa w spokoju. Tylko nie płacz w takim pięknym domu. W takim pięknym dniu. Ale to naturalne, że się wzruszyła. Tyle ostatnio przeżyła. Teraz będzie szczęśliwa. Dzisiejszej nocy uczcimy wszystkich, którzy walczą o wprowadzenie abolicji. Opiszę wszystko w swoim dzienniku, a później roześlę listy do wszystkich towarzystw abolicjonistycznych w kraju. To będzie Noc Wolności. Jestem gotów. Ja też. Teraz musimy poczekać na panie. Mężczyźni zawsze ubierają się szybciej od kobiet. One muszą tyle włożyć. Bielizna to dopiero skromny początek. Później te wszystkie halki, stelaże, krynoliny. Jest tego kilka warstw. Licząc gorsetu, stanika i całej warstwy zewnętrznej. Na koniec toalety skrapiają się perfumami. Mają takie piękne zapachy. Później jeszcze malują twarz, oczy i usta. I wplatają w swój strój i fryzurę wstążki. Jak tak można? Tyle zabiegów. Wszystko, żeby nas uwieść, abyśmy padli im do stóp. Jesteśmy gotowe? Z dumą będę wam towarzyszył. Ja też. Bardzo chcę poznać Izaurę, o której tyle słyszałam. To będzie wspaniała zabawa. Może na chwilę przestanę myśleć o tym, co się stało? To będzie moje pierwsze przyjęcie w Brazylii. Eleno, musisz przestać się smucić. Przecież spodziewasz się dziecka. Nie ma większej radości. Masz rację, kuzynko. O pewnych rzeczach należy pamiętać, o innych zapomnieć. Właśnie. Eleno, musisz się trzymać tej zasady. Malwina nie jedzie? Jak najbardziej.
Zmieniłam zdanie. Nie chcę zostać sama. Skoro wszyscy mają się bawić, to ja też. Tak się mówi. Koniec smutnych min. Właśnie tak. Ojciec ma dużo animuszu i nadzieję, że spotka tam Donię Giocondę. Chce się z nią ożenić, jeśli ktoś jeszcze nie wie. Dajcie mi spokój, to nic pewnego. Jeszcze nie. W cudzysłowie. Może dzisiejszej nocy Donia Gioconda powie tak? Zaraz zawstydzicie mnie na oczach Aurory. Oboje jesteście owdowiali. Lubicie się. Nie widzę przeszkód. Nie tylko niewolnicy w Haciendzie Komandora odzyskali wolność. Malvina też. Wyzwoliła się od Leoncja. Powiem jak tata. Dajcie mi spokój. Przecież to prawda. Nastały dla ciebie nowe czasy. Donia Serafina zamierza zadawać się z tym kanalią. Nie wie, kto to jest. Potrafi o siebie zadbać. Nikt jej nie skrzywdzi. Na miejscu Doni Serafiny nie ufałabym mu. Zwolnieni tak po prostu? Nie wiemy, co robić. Naszego pana wyrzucili z haciendy jak psa. Na dodatek ten przeklęty czarnuch wciąż jest na wolności. To na pewno. Izaura chce wszystkich uwolnić. Pani Izaura ma dobre serce. Chce mi wynagrodzić to, jak pomagałem niewolnikom. Dostanę trochę pieniędzy. Ode mnie powinieneś oberwać za zdradę. Nie wystarcza panu, że straciłem pracę? Ale że pan Leoncio... Kto by powiedział? Nasze życie pełne jest niespodzianek. Cios za ciosem. Przestań skomleć. Mam rodzinę na utrzymaniu. Tymczasem straciłem pracę. Co teraz? To była wyjątkowa noc. Nadal pańskie ramiona są takie wspaniałe. Stałem się znawcą kobiet. Prowokuje mnie pan. Chcę jak najszybciej znaleźć się w pani pokoju. Występują Niewolnica Izaura, odcinek 138. Na górę tak szybko? Możemy pić wino tutaj albo w pani łożu. Wypijemy tutaj. W łóżku będziemy robić co innego. Jest jeden warunek. Tutaj to ja stawiam warunki. Każda reguła ma wyjątek. Co panu przyszło do głowy? Będę z panią tej nocy, ale nie zapłacę. Tylko tego brakowało. Chce pan pić i używać za darmo? W zamian zapewniam wiele przyjemności. Niestety, będzie musiał pan zapłacić.
W moim domu za wino, łóżko i kobietę trzeba płacić. Proszę przemyśleć moją propozycję. Znam wiele ciekawych sztuczek. Znam wszystko, co wymyślono w tym fachu. Przekonamy się o tym już niedługo. Nie smuć się. Nie mam szczęścia w życiu. Jesteś taka piękna, ale pozostaję niewolnicą, córką pułkownika z nieprawego łoża. Wszyscy są szczęśliwsi oprócz ciebie. Gdzie miałam głowę, kiedy zgodziłam się zostać niewolnicą pułkownika? Teraz pluję sobie w brodę. Gdybym była niewolnicą pana Meosia, dzisiaj dostałabym swój list wyzwoleńczy. Tak jak ty, wuj Joao, pani Joaquina. A ja? Gdybyś została u Leoncia, wycierpiałabyś więcej od Izaury. Nieprawda. Panicz Leoncio lubił, jak kręciłam się po domu. Lubił moje towarzystwo i bał się ducha komandora. Na tle Leoncia nawet komandor był przemiłym człowiekiem. Pod koniec życia wrócił do wiary, był dobry dla Izaury. Niestety Leoncio nie próżnował. Okradł pana Miguela i spalił list wyzwoleńczy, który komandor zostawił w testamencie. Izaura to szczęściara w przeciwieństwie do mnie. Byłam niewolnicą nawet w domu ojca. Zawsze się ze mnie śmiano. Tylko w obozie byłam panią, a tutaj w haciendzie komandora. Teraz to hacienda Izaury. Pani Izaury, pozwolono mi tu zostać z uprzejmości. Tak jest życie. Może porozmawiasz z ojcem i dostaniesz swój list wyzwoleńczy. Tylko o tym marzę. Twoja wolność jeszcze nie nadeszła, ale to kwestia czasu. Tak sądzisz? Dostałam liścik od twojego brata. Uspokaja nas i zawiadamia, że nie przyjedzie. Jest na przyjęciu. Co takiego? Poszedł na przyjęcie w Campos i nie zabrał mnie ze sobą. Przecież umieram tu z nudów. Nie wiesz, jaki jest powód tego przyjęcia i dlaczego nie zostałyśmy zaproszone. To znaczy? Przyjęcie ma uczcić wolność Izaury. Nie wierzę. Pokaż. Biedaczka dostała w końcu swój list wyzwoleńczy. Nie będziemy się przez to smucić. Ta przeklęta niewolnica już nią nie jest. Alvaro dał jej list wyzwoleńczy. Teraz on jest właścicielem majątku Leoncia. Nienawidzę jej tak bardzo, że mam ochotę ją zamordować. Zrobiłabym z nią to samo, co teraz z tym listem. Co za straszna wiadomość. Chciałabym ją zdeptać jak robaka. Opanuj się. Pod nami mieszkają ludzie. Nienawidzę jej tak bardzo, że najchętniej zabiłabym ją. Zabiłabym. Nie mów tak. Twoja złość mnie przeraża. Co za śmiałość. Uczeń przewyższył mistrza. To tylko propozycja. Później wyda pani werdykt. Takiego znawcy sztuki miłosnej jeszcze pani nie znała. Dona Serafina conhece como ninguém.
takim razie umówmy się, że wino dostanie pan za darmo, ale będzie musiał pan zapłacić za łóżko w moim pokoju. Zgoda. Za chwilę pójdziemy. Chcę jeszcze porozmawiać ze swoimi pracownikami. To nie potrwa długo. Poczekam. Pani Izaura jest w salonie i udaje damę, a pan upija się w kuchni. Ale za szczęścia, mój kwiatuszek dostał list wyzwoleńczy. Co z tego, że pan przestanie ją obchodzić? Poza tym nie chciała za pana wyjść. Widocznie nie była mi pisana. W życiu nauczyłem się doceniać radości. Izaura jest teraz bogata i wolna. A to najważniejsze. Zgadzam się z panem. Ma pan dobre serce i cieszy pana szczęście innych. Mimo wszystko jest mężem, którego porzucono przed ołtarzem. W ten sposób zalewa złość na pana Alvaro. Nieprawda. Wolałem przyjść tutaj, bo u mnie hasają myszy. Miałem się z nimi rozprawić, kiedy myślałem, że poślubię Izaurę. Chowałem geranium, żeby w całym domu ładnie pachniało. Marzyłem, że Izaura poczuje się u mnie jak w ogrodzie. Teraz jednego jestem pewna. Pan Belchior jest teraz bardziej nieszczęśliwy niż ja. Szczęście jest dla wszystkich. Jeśli nie dzisiaj, to jutro odmieni się pana los na lepszy. Musi pan jak najszybciej powybijać te myszy. Chociaż nie ożenił się pan z Izaurą, powinien pan dbać o dom. Bóg kocha czystość. Potrafi o każdego zadbać. Przemierza świat cały. I jest to świat zadbany. To było moje marzenie. Zasłużył pan sobie na szczęście. Izaura tyle wycierpiała przez Leoncia. To prawda, były chwile, kiedy myślałam, że umrę. Ale teraz jesteś wolna. Dzięki panu Alvaro. Wciąż nazywasz go panem? Pan jest w niebie. Prosiłem nie raz, żeby mówiła do mnie po imieniu. To z przyzwyczajenia, do wszystkich tak mówiłam. Ale teraz jesteś narzeczoną mojego syna. Czasem mówi do mnie po imieniu, ale zdarza jej się zapomnieć. Jestem dumna z syna. Ma wielkie i hojne serce. Dla matki to największa nagroda w życiu. Cieszę się, że mogę dzielić tę chwilę z przyjaciółmi. Tego łajdaka spotkała zasłużona kara. Jeszcze nie. Powinien trafić do więzienia. Jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. A Pedrinha jak się ma? Kochany malec, teraz śpi, ale jutro go przywiozę. Nie przestaje o tobie mówić. Słodki dzieciak, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Izaura jest wolna i moja. Wciąż trudno mi w to uwierzyć. Nic nie stanie już na naszej drodze. Jak się czujesz? Pokonałaś Leoncia.
Ulżyło mi. Odebrano mu broń, wszystko co posiadał i wyrzucono z domu. Przyznam, że poczułam wtedy ulgę. Jednocześnie było jej go żal. Kto by pomyślał? Żal? Nie wierzę. Gdybyś widział, w jakim był stanie, cały się trząsł. Zasłużył sobie na karę, chociaż to był smutny widok. On nie jest przy zdrowych zmysłach, co znaczy, że jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Przecież został pokonany, możemy wreszcie zacząć korzystać z uciech życia. Raczej nie, póki Leoncio pozostaje na wolności. Widzę, że jest pan w dobrym nastroju. Wpadł pan do Doni Serafiny? Przykro mi, że stracił pan haciendę. To przeszłość. Najważniejsze jest wszystko, co przed nami. Co pan teraz zrobi? Teść był u mnie zadłużony, będzie to spłacał na raty. Ważne, by mieć na kogo liczyć. Pułkownik dał mi pieniądze, pod warunkiem, że wyjadę na dwór i będę się trzymał z dala od Campos. Ale zmieniłem zdanie, a pan wie dlaczego. Domyślam się. Przecież wszystko pan stracił przez tę niewolnicę. Zabiję pana Alvaro i porwę Izaurę. Leoncio nie pogodzi się tak łatwo z tym, co go spotkało. Jeszcze coś wymyśli i będzie chciał się zemścić. Bez pieniędzy nie będzie mu tak łatwo. Zawsze wysługiwał się swoimi zarządcami, ale im trzeba zapłacić. Nie ma z czego. Doña Tomasia ma rację. Póki Leoncio jest na wolności, musimy uważać. Musi umrzeć albo trafić za kratki. Dopiero wtedy będę spokojna. Potrzebuję pana broni. Po co? Porwę Izaurę. I bez tego ma pan tyle kłopotów. Potrzebuje broni. Za zbrodnię trzeba zapłacić. Bez obaw. Sam nie wiem. Nie pozwolę, żeby Alvaro ukradł mi Izaurę, haciendę i wszystko, co było moje. Niech pan się zastanowi. Już to zrobiłem. Proszę pogodzić się z sytuacją. Alvaro i Izaura zapłacą mi za wszystko. Izaura była pana zgubą, niech pan o niej zapomni. Najpierw chcę ją mieć. Broń. Jest pan zdenerwowany. Nie chcę, żeby zrobił pan coś głupiego. Ile pan chce? Zapłacę. Chociaż przez chwilę chciałem cię mieć tylko dla siebie. To nasi goście mogą poczekać. Czeka nas noc pełna niespodzianek. Jakich? Przecież jestem już wolna. Poza tym uwolniłam wszystkich moich przyjaciół. Łączy nas miłość, o której zawsze marzyłem. Dzięki niej jestem lepszym człowiekiem. Nawet w najodważniejszych snach nie sądziłam, że spotka mnie taka noc jak ta. Chcę, by wszystkie twoje noce były właśnie takie. A niespodzianka? Skoro będą to nasi przyjaciele, chcę ogłosić datę ślubu.
aby jak najszybciej, żeby nikt nam nie przeszkodził. Obiecuję, że nic nie stanie nam na drodze. Ujarzmiliśmy potwora. Pan Leoncio wciąż jest na wolności, a ja bardzo się go boję. Nie musisz. Już nic złego nas nie spotka. Będę cię chronił i strzegł. A teraz uśmiechnij się. Chcę poprosić oficjalnie o twoją rękę, Don Miguela. Chce pani spędzić tę noc z Leonciem? Czemu nie? Wybrał właśnie mnie. To niebezpieczny człowiek. Raczej on mnie powinien się bać. To wariat. Nie pamięta pani, jak więził mnie w swoim domu? Chciał, żebym była niewolnicą. Tym razem jestem w swoim domu. Prędzej Leoncio stanie się moim niewolnikiem. W razie kłopotów proszę krzyczeć. Spokojnie, umiem o siebie zadbać. Moje dzieci, Enrique, Malvina i Elena, nalegały, by tu przyjechać. Chcieliśmy pogratulować ci odzyskania wolności. Wiesz, że nigdy ci źle nie życzyłem. Dziękuję. Witajcie. Wszyscy, którzy dobrze nam życzą, są tu mile widziani. Panie Miguel, gratuluję. Pana córka nareszcie otrzymała list wyzwoleńczy. Dziękuję. Dobrze pan wie, ile wycierpieliśmy po drodze. Ale jak mówią, wytrwałość popłaca. Przepraszam, gdzie pani mama? Jest gdzieś tutaj. Ucieszę się na pana widok. Dziękuję. Zawsze szukam okazji, by się z nią spotkać. Również z panią. Pójdę jej poszukać. Izaura. Rodzeństwo tak nalegało, że też postanowiłam przyjechać. Bardzo się z tego cieszę. Ja również. Odejdź, prostaczko. Chcę porozmawiać z panem Francisco na osobności. Później, teraz rozmawiamy. Proszę o zbyt wiele? Boję się, że zrobi pan coś głupiego. Nie chcę broni na zawsze. Wystarczy na 2 dni. To tylko pożyczka. Kiedy Bóg stworzył świat, tchnął w niego miłość i wolność. Nikt nie powinien bardziej doceniać wolności niż my. Nieraz chciano nam ją odebrać. Ale nigdy tego nie zaakceptowaliśmy. Niech żyje nasz naród, który nigdy nie przestał walczyć o wolność. Niech żyje. Niech żyje. Nareszcie jesteś wolna. Masz już list wyzwoleńczy, Izauro. Nie masz pojęcia, jak mnie to cieszy. Pozwólcie, że przedstawię kuzynkę Aurora. Miło mi. Pan Alvaro jest nowym właścicielem tej hacjendy, a Izaura jest jego narzeczoną. Kuzynka niedawno przyjechała z Lizbony. To dalekie pokrewieństwo. Jest córką kuzynki siostry mego ojca. Bardzo mi miło. Witamy. Serdecznie. Nigdy nie pomyślałabym, że była pani niewolnicą. Dobry wieczór.
Nigdy bym nie pomyślała. Przytulny dom. A jego gospodarz to prawdziwy dżentelmen. Moja mama, Doña Perpetua. Pułkownik Sebastião Cunha, ojciec Doni Malini. Pani Elena i pani Enrique. Miło mi. Dawno w tym mieście nie widziano takiej elegancji, gracji i urody w jednej kobiecie. E tanta beleza reunidas em uma só pessoa. Ah, sim? Vitam, pułkowniku. Boa noite, coronel Sebastião Cunha. Senhora... Dobry wieczór. Boa noite. Mas... Mówił pan... O senhor estava dizendo... Eu estava... Witałem się z gośćmi. ...a cumprimentar as pessoas. Sim, sim. Tak. Eu... Słyszałam... Przecież czeka pana proces o usiłowanie zabójstwa. To nic takiego. Jeśli wpakuje się pan w kolejne tarapaty, skończy pan na szubienicy. Jeszcze dzisiaj zdobędę broń, nawet jeśli będę musiał zapłacić. Przecież nie ma pan pieniędzy. Teść udzielił mi drobnej pożyczki. Byłem jedynie uprzejmy. Jaki milutki. Twoje córki i Izaura są świadkami, jak powiedziałeś, że dawno nie widziałeś tak pięknej kobiety. Nie traktuj tego tak dosłownie. Wiesz, że to ciebie kocham. Nie widać. Oglądasz się za każdą napotkaną kobietą. Teraz widzę, jak chwiejne są nasze plany. Nie przesadzaj. Przepraszam. Szukam Izaury. Przyszli kolejni goście. Państwo jej nie widzieli? Oczywiście. Jest w kuchni. Na cozinha, por aqui, uhum. Senhora Perpétua. Tende, proszę. Muito obrigada, Dziękuję. Coronel Cunha. Com licença. Tenha bondade, obrigada. Sim. Co to miało być? Uszczypnąłeś mnie, jakbyś wbiła mi 1000 szpilek. Se fosse picado por mil agulhas. Naucz się być mniej wylewny. Chcesz mnie mieć tylko dla siebie. Tego nie powiedziałam. Ale tak to zrozumiałem. Więc jak? Wyjdziesz za mnie? Miałabym wyjść za ciebie w takiej sytuacji? Dobrze wiedziałam, jak przymilałeś się do tej kobiety. Nie, byłem jedynie miły, jestem dżentelmenem. Poza tym ta kobieta mieszka daleko stąd. Nie podoba mi się. Wyjdź za mnie, razem będziemy szczęśliwi. Popełniłam w życiu wiele błędów. A moje pierwsze małżeństwo nie było udane. Wyszłaś za mąż bez miłości. Nie wiem, czy jestem gotowa znowu zaryzykować. To nasza jedyna szansa. Sama nie wiem. Małżeństwo wydaje mi się obecnie trochę dziwnym pomysłem. Z tego co wiem, do tej pory nie wymyślono nic lepszego. Co za radosna noc. Cieszymy się z twojej wolności. Dziękuję, że przyszliście świętować razem ze mną. Chcę o coś poprosić narzeczoną. Twoja prośba jest dla mnie rozkazem. Chciałbym, abyś zagrała i zaśpiewała piosenkę, którą kiedyś usłyszałem na balu wydanym na cześć Gonsalvesa Diaza. Wspaniały pomysł. Nareszcie będę miała okazję ją usłyszeć. Dobrze. Tym razem zagram dla ukochanego.
Wszystko zależy od tego wieczoru. Jutro dam ci odpowiedź. Począwszy od dzisiaj, co noc będę twoim wiernym kochankiem. Saiba, Gio, serei sempre seu fiel apaixonado. Zobaczymy. Por favor, sim. Tenha bondade. Co znowu? Stanęłaś mi na nogę. Co to ma znaczyć? Żebyś przestał wywracać oczami za innymi kobietami. Uważaj, żebyś nie dostał zeza. Nie o to chodzi. Szukam Rozy. Jest niewolnicą z nieprawego łoża, ale i moją córką. Co to ma znaczyć? Dokąd się wybierasz? Na przyjęcie. Chcę uczcić wolność niewolnicy. Zabraniam ci wychodzić. Poszalałaś? Chcesz wywołać skandal? Chcę mieć Alvaro i będę go mieć. Nic z tego. Twoja chora obsesja wystraszyła go już na zawsze. I tak pójdę. Powoli zaczynam tracić cierpliwość. Ile razy Geraldo mnie ostrzegał? Mamo, uważaj na nią. Niedobrze z nią. Ostrzegał mnie wiele razy. Teraz jest już za późno. Dorosłam i będę robiła, co zechcę. O nie, zabraniam ci. Nie wyjdziesz stąd. Zlituj się. Muszę tam iść. To doskonała okazja, by spotkać się z Alvaro. On ma narzeczoną. Nie jesteśmy tam mile widziane. Mogę iść sama. Najwyżej mnie wyrzucą. Na pewno tak się stanie. Geraldo tam będzie. Nikt mnie nie skrzywdzi. Odwiezie cię zły, że popsułaś mu wieczór. Pojadę tam. Po moim trupie. Zejdź mi z drogi. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Karolina Władyka, czytał Zbigniew Moska. Nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? É difícil, é difícil.